No już z gitarą do cerkwi to na pewno nie pasuje. Jak będziecie Państwo szukać drogi do Anglo-Ameryki Białystok, to ta tablica pokaże. Tam są prawosławni w Anglo-Ameryce Białystok, którzy naprawdę się modlą. Jak wejdą do cerkwi, to 4 godziny się modlą. A tutaj byle co, byle kto, kopci pety. Kopcą pety, proszę Państwa. Tu jedna taka żebraczka, jak szła w okularach, jak kopciła tego peta na Koszykowej, tam, gdzie ta biblioteka zamknięta, to tak dumnie paliła, że śmiechu wart. Chcąc się dowartościować, bo widzicie Państwo, Polacy wciąż są niedowartościowani. Do teatru zapraszamy, do Marty Dobosz, studio.